Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Farkas, a to jest dalszy ciąg Władcy Pierścieni, Drużyna Pierścienia. Jak pamiętacie, zostawiłem was, pożegnałem się, znaczy się, zanim jeszcze doszedłem do bram Mori, gdyż nie pamiętam, co się stanie od razu po otwarciu Mori, czy jakiś będzie trzeba szybki atak, czy coś tam, ucieczkę, obronę, więc wolałem wcześniej. No i teraz zbliżamy się już właśnie do bram Mori. Coś mnie tu widzi. Coś mnie widzi. Coś było białego. Dla wszystkich, którzy grali, czytali, oglądali, wiedzą, co się stanie. Ukończ, znajdź bramę. Dotarliśmy do zachodniej bramy Mori. Tutaj kończy się Holin, kraina elfów. Tutaj jest brama? Krasnoludzkie drzwi nie widać, kiedy są zamknięte. Patrzcie. Co głosi ten napis? Żwita. Drzwi powina władcy Mori. Powiedz przyjacielu i wejdź. Co to ma znaczyć? Powiedz przyjacielu i wejdź. Jeżeli jesteś przyjacielem, powiedz hasło, a drzwi się otworzą. Czy znasz hasło, Gandalfie? Gdy będę miał chwilę wytchnienia od niemądrych pytań, poszukam zaklęcia. Uważajcie z tyłu! Powstrzymajcie bestię! Potrzebuję więcej czasu! Łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Co ja mam zrobić? Strzelać z łuku do niej, bo już nie pamiętam! Ludzie, pomóżcie! A gdzie reszta? Gandalf został, ja zostałem... No, to jest piękne. Wszystkich wyparowało. Dobra, nie próbuję wejść do wody. Chodź, skopa ci zasadzę. Dobra, może zacznę od strzelania w te boczne. Żeby coś tu da. Tak, jak z... Boczne. Więcej czasu, ty się streszczaj, a nie więcej czasu. Dobrze jest. No szybciej, Gandalfie, szybciej! Dobrze mi idzie, ale szybciej, proszę cię. Brawo! No chodź. Jest, udało się. Usiądźmy i odpocznijmy. Jak długo będziemy szli? Nie umiem ci odpowiedzieć. Idąc prosto, bez przeszkód i błądzenia, czekają nas jakieś 3 lub 4 dni marszu. Przeszkód? Jakich przeszkód? Orków. Moria jest ogromna i głęboka. Przy odrobinie szczęścia ominiemy orków. Szczęście ostatnio nam nie sprzyja. Może wolałbyś zostać na zewnątrz, z tym potworem z jeziora? Nie, panie Gimli. Nie z tym potworem, ani z wilkami. Wolę już próbować szczęścia tutaj. No, sam właśnie nie byłbym taki pewien. Dobra, więc lecimy Gandalfem. Chcę znaleźć bezpieczne przejście przez morze, już to widzę. Dobra, nie kraczę, bo zawsze jak kraczę, coś się wydarza. Dzieje. A, Gimli będzie mi towarzyszył, tak? Mogę tu zeskoczyć? Pewnie się zabiję. Nie umiesz lewitacji, niestety, co nie? Dobra, pewnie będą orkowie mnie atakować. Znaczy na pewno. Szczerze mógłbym powiedzieć wam, co się stanie, ale po co? Udajmy, że nie wiemy i walczmy. Gimli, pomóż. Tak, ognisty podmuch. Nie wiem, czemu 2 razy, ale... Uła. Tak, co by się Legolas przydał ze swoim super wzrokiem. Haha, mam was. Ale nie próbujcie wstać. Nie przyciąganie, uzdrowienie. Zajmij się nim. Daj mi się uzdrowić, no. Dobra. Gimli. A, nie mam man. Wiedziałem, że coś tu nie gra, że się nie mogę uzdrowić.
Cios laski nie wiem, ognisty podmuch na razie. Gandalf, jak ty strzelasz? Bierz go Gimli od tyłu, albo zajmij się łucznikiem, brawo. Jeszcze raz nie narzekam na swojego towarzysza, wiecie? Aha, albo uruchomisz przełącznik. A, ty jeszcze żyjesz. Ja myślałem, że mnie ten Gimli atakuje. Okej, wchodzimy do pomieszczenia. Co my tu mamy? Jakiś wózek. Mirufor? W ogóle co o tym jest napisane? Cordial z Imladris. Wracający napój wytwarzany przez elfy z Rivendell. Przywraca 100 punktów mocy. Te zasoby z języków, więc mi trochę wybaczcie, jak coś przekręcam. Fajnie, Gimli się zajmuje łucznikami, więc to jest... Wow! Tak, filar chciałem przysmażyć piorunkiem. Jej, to się nazywa dobicie, a nie jak Aragorn bił gdzieś przed siebie. Normalnie żyć nie umierać, nie narzekać w ogóle. A co ty czekałeś? Co tam widziałeś? Co chciałeś osiągnąć? Mogę tą tarczę? Wiecie, nie mam jak jej nosić, no ale zawsze się mogę przydać. Dobrze, skręćmy tutaj. Co my tu mamy? Kolejna nasza miksturka. Kamera trochę wariuje. Nie zlecę. Dobra, to na FPP przejdziemy. Tak, Gimli, tnij ile wlezie. Możesz się wyżyć swoim toporkiem. Czy da się tu jakoś wejść? Czy z tamtej strony? Z tamtej strony, okej. Uważaj, Gimli, z tyłu! Osłaniam cię! Nie da się już wbić, czyli już nie żyjesz. Ostry jesteś, panie. Przesadzasz trochę? Dobrze, biegniemy przez most. Okej, i ty jeszcze, tak? A, sorry, nie ten przycisk ściskałem, zamiast iść do przodu wciskałem dwójkę. Nie, pozwolę ci mnie zrzucić. O nie. A masz. Prosto w klatkę. Bierz moją laskę na klatkę. A, znowu nie mam many. Dobra, zaraz się wykończymy. Tak, Gimli. Zanurz swój topór w ciele orka. W ciało orka, w ciele orka. Co ja już gadam? Wcale tak późno nie jest. Leżeć było, po co przychodziłeś? Pięknie. Naprawdę. Jedyny z towarzyszy, który rwie się do walki, wie jak to robić.
Dobra, idziemy na wprost. O, i co? Nie wstaniesz teraz, nie? To było mi tak od razu robić. Najpierw kulka. Tam się nic nie otworzyło, tak? Czy się otworzyło? Czy jest tu coś do zebrania w ogóle? Coś taką ilość rzeczy, co mamy, to nam wystarczy, więc chyba poprzestaniemy na tym, że przejdziemy morię. Czy tak prawo było? Ok. Ok, to teraz zjeżdżamy w dół. Myślałem, że będziemy jechać w górę. Nie wiem, że skrzynia. Brawo, Gimli. Przebijemy go? Tak, a to stop. A, widzisz, byłem szybszy, a ty już go chciałeś stoporka. Dobra, tu coś jeszcze jest. Tam czy tam? Tam lepiej zeskoczyć, to na pewno nie. Nic tu nie ma, więc lecimy w lewo. Sekundkę i już. Dobrze, Gimli, ty się zajmij tu. O, przepraszam, nie chciałem się podpalić. Chciałem podpalić naszego przeciwnika. Prawo, lewo, prosto, w lewo. A nie, to kolumna. Gimli, teraz mnie nie zostawiaj, bierz tam tego z tyłu. Czy ja źle się wyraziłem? Z tyłu, z tyłu. No nie, jeszcze mnie komar ugryzł. Nie ma co robić. Dobrze, tam mam przejście, tam nie mam przejścia, tu mam przejście, czym się zdaje? Też mam przejście, to z której mańki w ogóle przyszedłem? Z tej może przyszedłem, ja się teraz cofnę. A nie. Generalnie to chciałem go zrzucić, co to ma być za politykę? Tak, ja z tej, ty z tej, brawo. Powinniśmy częściej razem grać, Gimli. Dobra, wydaje mi się, że przyszedłem z lewej strony. Powinienem iść na prawą, albo się mylę. Z tej strony ja przyszedłem. Ej, moja orientacja, ale raczej tutaj, tak? Tak. Już coś mnie widzi, ledwo wszedłem do korytarza. Nie no, cios laski zostawimy. Nie. Dobra, ile mamy? 6. I co najmniej ze 4, żeby nam zostały na później. Kram, czy chcę używać? Dobra. Kramu użyjemy. A lębas też zostawimy na później. Gandalfie, naprawdę. Lubię z tobą. Z tobą grać, bo przynajmniej umiesz wykańczać wrogów. Nie podnoś się, nawet nie próbuj. Gimli też się już rozprawił ze swoim. Już... A nie, jeszcze. Znaczy teraz już na pewno. A, Matulu, jeszcze was tutaj. Coś tutaj jest? Nie mogę kupać, nie. Gimli, tam ich bierz. Bierz ich, tnij. Tak, pięknie. Tam coś jest, ale najpierw ty.
ty, mój przyjacielu, zginiesz tutaj. Mogę tu tędy? Nie, ty wskoczyć nie potrafisz. Tak to byś był zawsze potężny. Wow. Hobbici muszą odpocząć, Gandalfie. To dobre miejsce na postój. Zgadzam się. Nie gorsze od innych w pobliżu. Dobrze, Gimli. Tu się zatrzymamy. Ale nie na długo. Orkowie grasują w pobliżu. Już? W odpoczynku? Ruszamy dalej? No spoko. Szybko było. Może jest jakiś jeden większy zapis. Chciałem nie szybki zapis, tylko większy zapis. Więc wy sobie odpoczywajcie, my idziemy dalej czyścić. Gimli, teraz przesadziłeś. A ja nie potrafię celować. Gimli, chyba cię przechwaliłem. Dobra, pójdziemy tutaj. Ps. Nie jestem pewien, ale coś podąża za nami. Skrada się w ciemności. Mam się go bać, czy nie? Przyszedłem stamtąd, chcę iść tędy. To jest dobry pomysł? Tak, tam ktoś jest, ale nie o to mi chodziło. Czy coś zostawiłem za sobą? Obstawiam, że Gimli sobie bez problemu poradzi. Albo miałem iść tamtędy, coś sprawdzić w ogóle. O, popatrzcie, jest dziwnie. A, czyli dobrze wróciłem. Ale jesteś Gimli. Myślałem, że tam poszedłeś i zaskoczyłeś. Ach. Tchórze nie mogą spaść. Tak bardzo boli. Może my też nie możemy spaść? Albo nie, wolę nie ryzykować i tego nie sprawdzać, bo się nie chce wczytywać. Tutaj coś jest? Co to jest? A, tu się chował ten. Ty. Ej, wy, gdzie on wyparował? Chował się tu. A, może ten by. No może wszystko być możliwe. Wow, atak wsteczny. Tak, Gimli. Dajesz. Walka od twojego boku to sama przyjemność. No nie, to już jest przegięcie. Dobrze, to chyba na niego nie podziała. Gimli, bierz go tam od tyłu. Ja go biorę od przodu. Aha, dobrze, mamy 7. Mogę użyć tego. No bierz go od tyłu. Z przodu chcesz? Dobrze, to ja go będę brał od tyłu, jeśli się pozwoli. A, dostał raz w dupę. Tak, ile żyć było? Lewo, prawo. Po lewo widzę dźwignię. Myślałem, że to grób, czyli.
Dobrze, więc ruszajmy dalej. Moria chyba będzie najdłuższą naszą wyprawą. Dobra, tam coś odpaliłem, więc co, tędy? Nie. Co to jest? Biedaczek. Szczerze, pogubiłem się z lekka. Mam się gdzieś wrócić, czy nie? Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tam nie można iść, tam było to otwarte. Do uruchomienia przejścia. W prawo, w lewo nic nie było. Tam było tamto do zebrania. Tej przejścia nigdzie dalej nie ma, więc musimy się cofnąć. Tak, wiem, że ja wiedziałem, wy wiedzieliście. Wy może bardziej nawet niż ja, ale wolałem się cofnąć i upewnić. Bo nigdy nic nie wiadomo. Bynajmniej ze mną. Zapiszemy, jakbym się mylił, gdzieś za daleko wrócił. Byłem tam, próbujmy tu. A nie, tu się chował ten Gollum. Tam było to, tam jest to. A, i się chyba wszystko rozwiązało. Ja nie miałem to za pierwszym razem trafić i się cofać. O to mi chodziło. No ty przestań do mnie strzelać, bo i tak zginiesz. Jeszcze cię przebiję. Bo dzisiaj uważam nas tego, osoby starsze z laskami. No chyba, że to nie będzie kostur, no to może jeszcze się uda uciec. No jak z daleka to już myślałem, że to kolejny troll. Okej. Gimli, jesteś? Jesteś. Tylko trochę się na daleko trzymasz. I tak masz szybszy... O, okej. Moria, trzy korytarze. No cóż. Ruszamy dalej, czy może nie? Nie, ruszamy dalej. Taki skoczny. Ale tak zginiesz. Dobrze, dobić go nie możemy. Trzy korytarze, tak? A, znowu ją pewnie mamy. Jak zwykle. Jednego pewnie dobijemy, właśnie, drugiego nie zdążymy. A Gili nam pomoże. Myślałem, że ktoś tu leży martwy. Od tyłu mnie tak zachodzisz, no wiesz ty co? Aha, ułamek sekundy będziesz przed ciebie. Ciebie też chcę dobić. Oj, nie zdążyłem.
No i tak zginiesz. Gimli, bierz go. Gandalfem czasami trochę za prosto się gra. Skill uderzyć laską i tyle. Nie przeszkadzaj mi, jak dobiję twojego powrotymca. No, przypiekłem go. Cóż, jakaś wielka komnata, tak? Więc tak, ludziska. Jak widzicie, Moria jest jednym z naszych najdłuższych przejść gry, można powiedzieć, z questów. Więc w tym momencie wam podziękuję, a na resztę, na dalszą część eksploatacji zapraszam was do kolejnego odcinka. A teraz żegnam wszystkim, cześć wam!